w klipie i że nie wie, że antyterrorysta to jest antyterrorysta, a nie żaden bandzior. No i cóż, generalnie program Wojna Idei, kiedy on zwłaszcza mówi swoim głosem i sam autorski program na przykład wyjaśnia, jak działa parlamentaryzm, jego spostrzeżenie, jak różne problemy społeczne można by naprawić, albo na czym polega problem, one są bardzo cenne, ale zauważyłem to, co Douglas Murray określa, teraz bardzo sławny brytyjski autor, który jest sceptyczny co do masowej imigracji, a taki prawicujący, bo liberał angielski, a jednocześnie gej i ateista, także nie, to dzisiaj to prawica jest reprezentowana przez wolność słowa, przez gejów ateistów najczęściej, a lewica przez jakichś takich właśnie mędrków postchrześcijańskich. Tak się porobiło. No więc ten Douglas Murray powiedział, że dokonuje się często takie trochę Jesus smuggling, tak? Czyli tego Jezusa się jakby wkłada, szmugluje się do dyskursu filozoficznego. Niby nie mówimy o Jezusie, ale w którymś momencie tam ten Jesus smuggling następuje. Douglas Murray użył tego na przykład w kontekście rozmowy między Jordanem Petersonem a samym Harrisem, kiedy to mówił, że podejrzewa, że sam Harris uważa, że Peterson zamierza przygotować grunt pod sam Jesus smuggling. Także mimo, że Peterson jest wierzący tylko tak deistycznie raczej, a nie chrześcijański. W każdym razie ten ząb chrześcijański, ten Jesus smuggling, on rzeczywiście istnieje u autora, który u gospodarza kanału Wojna Idei. Znowu, żeby nie było, nie chcę tutaj proporcji zaburzać, ten program jest, ten kanał jest bardzo cenny. Bardzo cenny. Ale jeżeli bym się miał do czegoś przyczepić, a no po to w ogóle robię, bo inaczej to po co, nie? No to bym tylko stawiam lajki pod jego tymi, daję pochwały. No ale jak się do czegoś konstruktywnie, co by można poprawić, bo zawsze można coś poprawić, to bym powiedział, żeby właśnie było mniej Jesus smuggling. Autor, gospodarz tego kanału Wojna Idei był u... On jest bardziej znany jako Wojna Idei niż pod swoim własnym nazwiskiem imię. Także on był u Moniki Jaruzelskiej, tytuł rozmowy nawet była Wojna Idei u Moniki Jaruzelskiej, tak? I tam mówił, że jeżeli że żyjemy w świecie ciągle jednak postchrześcijańskim i nawet jeżeli krytykujemy chrześcijaństwo, to zazwyczaj krytykujemy to chrześcijaństwo z chrześcijańskich z chrześcijańskiej perspektywy, albo postchrześcijańskiej perspektywy. On sam określił się jako chrześcijanina bezprzymiotnikowego, czyli po prostu chrześcijanina, i że bierze, stara się brać to chrześcijaństwo na poważnie, nie być, nie pamiętam jak dokładnie słów użył, a żeby nie być sekciarzem, nie być katolikiem, który by chciał rąbać protestantów, albo odwrotnie na przykład. Tego nie ma u niego, prawda? Ale nie jest deistą, jest oczywiście chrześcijaninem, także takim pod względem trochę filozoficznym, trochę religijnym. Wszystko fajnie, Jezus fajnie. Okej, tylko chodzi o to, że to nieprawda, to co on powiedział. Ja na przykład, mój światopogląd to jest przede wszystkim David Hume, czyli XVIII-wieczny sceptycyzm brytyjski, szkocki, plus Nietzsche i jego, to na przykład, że ja zajmuję się tym teatrem i jestem taki, że mam w dupie generalnie to, że ktoś powie, że doktor nie powinien się zajmować teatrem czy coś, bo trafił swoją półwogę doktora. Ja właśnie gwiżdżę na coś takiego, bo do mnie przemawia Fryderyk Nietzsche i jego koncepcja człowieka dionizyjskiego. On mówił, że pierwozorem takiego człowieka byłby Goethe. No właśnie sobie dionizyjsko kichnąłem, się zapowiadał od początku tego nagrania. No i ten człowiek dionizyjski to jest człowiek pasji, człowiek kreatywny, tak? Że każdy powinien tworzyć własną moralność, bo Boga żeśmy intelektualnie uśmiercili. Nietzsche się wcale z tego nie cieszy, mówi tylko, że to nastąpiło. Także skoro tak, to każdy tworzy swoją moralność, każdy tworzy własny jakby ten i przede wszystkim ważne, żeby być kreatywny i pokazywać innym drogę, nie? Tak Nietzsche mówi, nie? No to na miarę możliwości staram się to tak troszkę robić. Więc moja krytyka chrześcijańska jest właśnie dokładnie taka jak u Nietzsche, jak Hume, bo Hume mówił, że chrześcijaństwo jest... Hume nie krytykował chrześcijaństwa z pozycji chrześcijańskich, tylko z pozycji ateistycznych, z pozycji takich antycznych, sceptycyzmu, troszeczkę epikureizmu, ale głównie sceptycyzmu.
ogólnego i mówił na przykład Hume, David Hume, zaraz do niczego przejdziemy. Hume mówił, że chrześcijaństwo, w ogóle religia, nie jest tworem ignorancji, tak jak zakładało większość oświeceniowców. Tutaj Hume był bardzo oryginalny.